pójdzie. Zobaczymy, słuchajcie. Mamy nowy build. Czy się sprawdzi? To już kwestia otwarta. Jestem ciekaw. Mam nadzieję, że tak. Dobra, damy skip all. I lecimy z tym. Zobaczymy, słuchajcie. Skąd go mam? A sam nie wiem, może dostałem. Tytana potrzebuje? Chyba nie potrzebuje tytana, tak mi się wydaje. Zobaczymy. Wszystko wyjdzie w praniu, słuchajcie. Zobaczymy, co się tu będzie działo. Dwójka. Tego będziemy też musieli ulepszyć za chwilę prawdopodobnie. Ty mi dałeś makaron? Ja nawet nie pamiętam. Jezu, jeżeli tak, to dziękuję. Widzisz. Rich jesteś? Ty jesteś bogacz? No to widzisz. Dobra, teraz ustawiamy sobie tych. No i dobra. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Będzie trzeba kasę farmić, nie? Że tu weźmiemy tego. Jakoś tak, nie? Bo odwyślę ci mech naukowca toilet, ale to... Kto to jest mech naukowiec toilet? Nie wiem. Żeby na jakiś daleki wave potrzebujesz chyba Leperhana. No ja już to przeszedłem raz, także... Zobaczymy. Testuję różne buildy, jak to wyjdzie w praniu. Na pewno te DJ speakera bym chciał zobaczyć, jak to wyjdzie. Dobra, będzie trzeba ulepszać te Mewinga. Pytanie, czy się uda, tak wiecie. Dobra, ulepszymy go, żeby więcej obrażeń zadawał. Cooldown i boost. 2500 to będzie to ulepszenie kosztować na tego. Damy radę? Dostawię kolejnego, nie? Tego. Niech tu spowalniają te jednostki. Ty, ten Parasite mocny, nie? No dobra, na razie jest tak, wiecie, trzeba uważać. Nie przejdę tego legendami, myślicie? To zobaczymy. Może tego autoskipa wyłączę, bo może być problem potem. Dobra, 2500, ulepszmy to. Czekajcie, jaki ten ma zasięg? Kurde, mały trochę, nie? Trochę ten damage wyboostuje im. No zobaczymy. No Mewing jest dobry. Ja widziałem, jak ludzie przechodzili te Mewingami, nie? Chyba nie jest dobrze, że teraz tego speakera ulepszam. Na razie powinienem lecieć w tego, nie? Chociaż kto wie. Potrzebuję 5000 damage'a, kurde. To znaczy kasiory. Green Laser slowuje. No wiem. No to jest taki build podstawowy, który pewnie każdy z was zna, nie? Bo ten daje range i boosta, nie? Powinno być dobrze. Kurde, tutaj coś mało obrażeń idzie. Czy ten jest odporny na to? Nie, nie jest odporny. Na szczęście. No i trzeba naprawdę dużo kasy potrzebuje teraz. Mech naukowiec wart jest około 300 Robux? Czemu? Ty goście... Czemu ty nie mogę ich kliknąć? Halo, no teraz dopiero. Dobra. Teraz już będę więcej tej kasy dostawał, no to może będzie lepiej. Trochę hajsu tu trzeba, nie powiem. Zobaczymy, jak szybko to przejdę, ale może być różnie. Damage i range, nie? No zobaczymy. Potrzebuję jeszcze kasę ulepszyć, nie? No ten ma słaby zasięg tutaj niestety. Ale jak ulepszymy sobie jeszcze na tego... 7500 potrzebujemy, nie? Dobra, teraz już będzie mistrzostwo. Dawać mi to maksymalne 3300, no to... Zobaczymy. Dobra, tu jest 6000, tu ulepszamy. No i jedziemy z tym, słuchajcie. Raket toalety lecą pierwsze. Teraz chyba będzie trzeba zainwestować w większe obrażenia. Tak mi się wydaje. Dobra, zobaczymy, jak to pójdzie na razie. Chyba, że... Dobra, ryzyk fizyk, robię maksymalny upgrade. Oj, chyba popełniłem błąd. Zobaczymy. Dobra, maksymalny level boosta mamy, czyli obrażeń. Dobra, zobaczymy. Powinniśmy... A czy to się stakuje? Czy jak dodam teraz tego gościa, czy to się będzie stakować? Jak myślicie? Nie ma jak tego dać dobrze. Tak żeby... To się będzie stakować? Jak myślicie? Siema wszystkim, siema. Okej, będzie. Dobra, zróbmy coś takiego. No dobra. I on tutaj zwiększa cooldown, czyli powinniśmy jeszcze szybciej atakować. No jestem ciekaw, jak to wyjdzie.
finalnie. 3400 obrażeń. Jezus Maria, no uparci, uparci. Chcesz donate'a? Nie wiem, rób co chcesz. Dobra. Dobra, te autoskipy włączmy teraz. Minus 20 cooldown i rage, range, także zobaczymy. 3450. 45, to jest 35. Czy on rzeczywiście zwiększa? To się chyba nie stakuje. No nie wiem. Witam, witam, siema. Dobra, mamy już kasę na full. Będziemy teraz wrzucać Sigmy. Czekajcie, wrzucę go tu? O. A jest, damage cooldown, dobra. Jestem ciekaw, jak to pójdzie teraz. Powinniśmy ich szybko tam ładować. Tak w miarę. Dobra, czekajcie. Tu mamy zasięg kolejnego. Czy ten chwyci? Czy on go chwyci? Mam nadzieję, że tak, dobra. To są Mewingi, wiem, ale lepiej mi jest z nim, bo to gadli. Ale mówicie o kim? Hejka wszystkim, siema. Patrzcie, no szybko idą teraz. No zobaczymy, jeszcze mogę cztery te Mewingi dać. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jestem ciekaw. Ale powinni szybko padać. Zobaczcie, ładnie, ładnie. Brod, zrobisz takie okno, gdzie pisze top 10, którzy ci dali unity? Ojejku, musiałbym jakoś to... No nie wiem, jak to sprawdzać potem. To by było... No ale to rzeczywiście jakoś docenić te osoby. Musiałbym to gdzieś zapisywać. A historia jest jakaś albo coś? Chyba nie. Dobra. A ten tam nie dostaje. Mogę z tą zagrać? Gram sam na razie. Myślicie, że ja tego nie przejdę na ten? Na samych tych Mewingach? Nie ma historii. A, czyli nie przejdę tego, kurde. No dobra, zobaczymy. Ja widziałem, jak gościu to przechodził na samych Mewingach. Leprikon lepszy? No nie wiem. Mewing ci stunuje. Atakuje wszystkie jednostki na raz. Mi się wydaje, że Mewing lepszy. Może ma mniej obrażeń, ale... No nie wiem, zobaczymy. Tak, samymi Mewingami gościu to przeszedł. Ty, jeszcze tego nie ulepszyłem w ogóle, co stunuje. Co spowalnia. Jakbym miał lepsze jednostki boostujące, nie? To by było też dobrze. Bo ten cooldown 20%, czy jest spoko? Jakbyśmy mieli DJ-a TV-mana, to by było dobrze. Widzicie, szybko padają te jednostki, także wcale nie jest źle. Jak coś, to mogę jeszcze Mewinga dodać jeszcze jednego zamiast tego. Chociaż on też boosty ma, damage, cooldown. Od której się live'y zaczynają? Zwykle od rana, ale no dzisiaj... Niestety ja nie mam, mam to... Nie mogę live'ów prowadzić tak, jakbym chciał, niestety. Bo muszę czasem wyjść i tak dalej. Santy sprzedaj? Aha, no w sumie też racja. Mogę już Santy sprzedać. Czekajcie. Ten tu dojdzie, dostanie. Dobry pomysł. Mogę już posprzedawać Santy. Tylko, że one też robią, wiecie... Są dobre na te... Żeby te stuny niszczyć. Widzicie? One wskakują na to i dzięki temu jest spoko, bo koncentrują się na tym Santa. No, Leprikon ma tylko piercing. Nie wiem, Capybara, mi się wydaje, że Mewing jest lepszy tutaj niż Leprikon. Ja cały czas gram na autoskipie włączonym i mam już 47 w pale, widzicie? I mam tyle kasy, że w razie czego będę sobie dostawiał te jednostki. Spoko, Liptonex. Bo pomaga z bossami? Mewing lepszy, no. Też mi się tak wydaje. No zobaczcie, jak sobie radzę. 49 autoskip cały czas. Zostaw sobie jedną Santę. No, jeden Santa się przyda, żeby fokusowały go, nie? Sigma lepszy? Jaki Sigma? No może mi się uda potem wylosować. Może zrobimy opening, to byśmy, wiecie, walnęli sobie tego. A ten Tytan nowy speaker jest dobry, czy nie? Ej, co to leci? To już jest boss? Nie, co to jest? To jest boss? Ty, już boss? Tak szybko? O kurde.
Dobra, to teraz możemy selnąć to. Nowy Titan Speaker jest lepszy od tego Hyper, czy jakoś tam? Dzięki za pozdrowienia. Ostatnio pokonałem ten poziom w 20 minut. Ciekawe, czy się uda pobić rekord. Sprzedajemy tego? Sprzedajemy chyba, co? Czekajcie, bo oni tu zasięgu niektórzy nie mają. Siema wszystkim, siema. Na razie gram samemu. Widzicie, i przeszedłem to bez problemu. A mówiliście, że nie przejdę. No i GG. Ile? 19 minut. I co jest? Czemu gra się nie kończy? No nie mówcie, że nie zliczy mi tego. No nie. Straciłem 19 minut życia? Cześć Alicja, Wiktor, Draozi, Davidos, Olivia, witajcie. Ło, nowy rekord, 19.01, słuchajcie. Nie jest tak źle. Jesus, kurka, ale się troszkę się, wiecie, wystraszyłem. Bym stracił 20 minut życia. W sumie to już straciłem, grając tę grę. Dobra. Coś dostanę? O, misję. Cyk. Cyk. I cyk. I co teraz mamy? 1000 zegarów. 5 skrzynek. Win clock mode. Play 1 hours. Ile ja mam tego? 650. To stać mnie na dwie skrzynki. Dobra, bierzemy to. Biorę dwie skrzynki. I teraz tak. Jeszcze mam nadzieję, że mogę wylosować tego nowego speakermana. Pamiętam. Gdzie jest ten summon units? Clock portal. Tu jest. Dobra, czy jest ten tytan? Ej, co jest? Czyli co, ja nie mogę go wydropić dalej?